Już niedługo w suwalskiej przestrzeni pojawią się wykonane z piaskowca postaci dwóch doskonale znanych każdemu suwalczaninowi kamedułów – Rocha i Romualda. Miasto zdecydowało o lokalizacji rzeźby. Kameduli, Roch i Romuald wyrzeźbieni zostali podczas jednego z międzynarodowych plenerów rzeźbiarskich organizowanych przez Andrzeja Strumiło. Urzędnicy miejscy pod czujnym okiem profesora wybrali miejsce, w którym posadowiony zostanie owoc pracy białoruskich rzeźbiarzy. Uznali, że najlepszym miejscem na instalację pomnika dwumetrowej wysokości będzie rondo przy placu Świętego Krzyża, nieopodal dwóch sąsiadujących stacji paliw. Jak wyjaśnił nadzorujący pracę profesor Strumiło, fundament otoczony zostanie wzgórzem ziemi i niską zielenią. Ma wrosnąć nie tylko w rondo, ale i w nasze serca. Realizatorzy liczą na aprobatę mieszkańców, ponieważ kameduli to przecież założyciele naszego miasta. Operacja ustawiania pomnika zostanie przeprowadzona do 26 maja, a jej odsłonięcie uświetni zbliżające się obchody 300-lecia miasta.